Wojtku, proszę wstań. Czy wiesz, czego dotyczy ta sprawa? Tak, pan Działek pobił Mirka. A powiedz, czy to nagranie, które masz, ma związek właśnie z tą sprawą? Tak, obóch widać. Rozumiem. A ile ty masz lat? 19. Ale pozwolisz, że skoro zaczęłam mówić ci po imieniu, będę dalej tak mówić? Świetnie. A masz to nagranie ze sobą? Tak. A możesz podać? Dobra. Proszę. Dziękuję ci bardzo. Możesz wrócić do siostry. Czy mogę panią poprosić, bo niestety się wyłączyło. Proszę. Dziękuję. Poproszę panów do siebie. Proszę państwa, zachodzi konieczność dopuszczenia dowodu z zeznań świadka Wojciecha Kamińskiego. Zostaniesz przesłuchany w charakterze świadka, ale myślę, że będziesz czuł się bezpiecznie, jak będzie pani psycholog. W związku z tym zarządzam godzinną przerwę celem wezwania psychologa na rozprawę. Dziękuję. Po co ta przerwa? I co z tym nagraniem? Co mógł Wojtek nagrać? Przecież on ma zespół Downa. Czy jego zeznania w ogóle mogą być brane pod uwagę? Proszę pani, chodzi o to, czy osoba z zespołem Downa może zeznawać, tak? Po co się? Oczywiście, że tak. I jest to normalnie brane pod uwagę. Właśnie to w tej sprawie zarządził sąd, tylko musi zeznawać w obecności biegłego. A państwo znacie w ogóle tego Wojtka? No tak, no on mieszka w tym samym bloku, co my z siostrą. Łazi za Mirkiem, pewnie go podziwia. Kiedyś chciał dołączyć do mojej paczki. Rozumiem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go przesłuchać.